Katastrofa helikoptera w Alpach. Akcja niezwykle trudna. Katastrofa helikoptera we francuskich Alpach. We wtorek wieczorem 8 grudnia, w gminie Bonwillard w Sabałckich Alpach rozbił się helikopter należący do grupy SAF, podały władze departamentu Sabaudia. Na pokładzie znajdowało się 6 osób, udało im się ewakuować. Trwają próby ich zlokalizowania. Na pokładzie znajdowało się 2 ratowników Państwowej Służby Ratowniczej CRS Alpes Compagnie Republika Ine de Securite des Alpes i 4 członków załogi, w tym 2 pilotów oraz 2 mechaników. Maszyna rozbiła się w górach na wysokości 1800 metrów nad poziomem morza. Poinformowała prefektura Sabaudii w komunikacie prasowym. Zgodnie z informacją władz pilot zdołał powiadomić bazę o zdarzeniu. Ratownikom udało się nawiązać kontakt telefoniczny z 1 z 6 poszukiwanych obecnie osób. Na miejsce katastrofy wysłano 3 helikoptery, ale złe warunki pogodowe, w tym gęsta mgła, nie pozwoliły ratownikom dotrzeć wysoko w góry. Trudności doświadcza też grupa, która próbuje dojść do miejsca zdarzenia na piechotę. W akcję ratowniczą są zaangażowane m.in. Służba Ratownictwa Górskiego CRS Alpes, żandarmeria oraz strażacy. Francuski Urząd BA zajmujący się dochodzeniem i badaniem kwestii związanych z bezpieczeństwem lotnictwa cywilnego powiadomił we wtorek wieczorem o wszczęciu śledztwa i wysłaniu swych przedstawicieli na miejsce wypadku. Grupa SAF to prywatna firma utworzona w 1979 rok. Posiada około 40 helikopterów i prowadzi akcje ratunkowe m.in. w Alpach. Zajmuje się również usługami przewozowymi dla turystów.